kiedy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu. Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego oraz w niektórych sytuacjach z urlopu bezpłatnego. Zgodnie z artykułem 167 Kodeksu Pracy, pracodawca może to zrobić tylko i wyłącznie wtedy, gdy obecność pracownika w firmie jest niezbędna i jest wymagana przez okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczęcia urlopu. Okoliczności i powody odwołania pracownika z urlopu muszą być poważne, takie jak na przykład zdarzenia losowe, powódź, pożar, awaria maszyn i urządzeń, kontrola niezapowiedziana lub choroba, poważna choroba pracownika, który zastępuje pracownika będącego na urlopie. W przypadku odwołania pracownika z urlopu pracodawca jest zobowiązany zwrócić pracownikowi koszty wypoczynku. Pracownik w celu zwrotu kosztów przedstawia pracodawcy bilety, dowody zakupu zakwaterowania czy wycieczek. Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu telefonicznie albo e-mailem. Ważne, aby pracownik skutecznie zapoznał się z tym odwołaniem, czyli żeby pracodawca miał pewność, że pracownik przeczytał tego maila, zapoznał się z treścią tego pisma. Ważne też, aby zrobić to z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, tak aby umożliwić pracownikowi bezpieczny powrót z urlopu.